No siemanko, w moich testach zdecydowanie brakowało jednego z najbardziej popularnych systemów I/O dostępnych na rynku. Sporo osób prosiło mnie też po prostu o jego test. Oto przed Wami Arctic Liquid Freezer 2 360. Jak się sprawdzi? Czy jest tak samo dobry jak wersja 240 mm? To oczywiście sprawdzimy. Zapraszam. Z uwagi na budżetowy charakter tego chłodzenia, Arctic nie rozpieszcza nas w kwestii zawartości opakowania. Oprócz samego chłodzenia możemy liczyć na zestaw montażowy dla procesorów Intela i AMD oraz tubkę pasty termoprzewodzącej Arctic MX4. W opakowaniu nie znajdziemy instrukcji obsługi, ta dostępna jest tylko w wersji online. Arctic Liquid Freezer 2 360 to chłodzenie, które wyróżnia się na tle innych chłodzeń typu I/O. Przede wszystkim ze względu na chłodnicę, która w porównaniu do konkurencji jest zdecydowanie grubsza. Zamiast standardowego slima o grubości 27 mm mamy już średniaka o grubości równej 38 mm. Ma to oczywiście zalety w postaci większej pojemności cieplnej i w efekcie lepszej wydajności, ale należy też pamiętać, że stwarza to problemy z kompatybilnością w mniejszych obudowach. Takie chłodzenie może po prostu kolidować z elementami na płycie głównej. Jeśli chodzi o finy, to są one gęsto rozmieszczone z FPI równym 15. Dodatkowo posiadają nacięcia zwane żaluzjami. Co do samej chłodnicy, mogę śmiało stwierdzić, że jest wykonana bardzo dobrze. Nie mam żadnych uwag. Kolejną rzeczą, która wyróżnia Arctica, to blokopompa, a dokładniej mały wentylatorek, który ma za zadanie generować nawiew powietrza na sekcję zasilania płyty głównej. W przypadku chłodzeń typu I/O, chłodzenie sekcji jest na słabszym poziomie, więc fajnie, że producent o tym pomyślał. Z drugiej strony wentylatorek ten jest słyszalny, ale na szczęście jak nam przeszkadza, to możemy go odłączyć. Co do samej budowy blokopompy, na temat wyglądu nie będę się wypowiadał, mi osobiście się nie podoba, ale każdy ma inny gust. Niemniej jednak warto wspomnieć, że osłona bloku wykonana jest z plastiku. Cold plate jest niewielkich rozmiarów, a do jego budowy wykorzystano czystą miedź bez żadnej warstwy niklu. Znalazło się tutaj też minimalne uwypuklenie w celu poprawy docisku do procesora. Zwracam tu uwagę, w jaki sposób umieszczone są złączki na bloku wodnym. Są ustawione prostopadle do podstawy, co gwarantuje brak spowolnień cieczy i lepsze odprowadzanie ciepła. Zazwyczaj w chłodzeniach I/O umieszcza się je prostopadle, ale niestety na złączkach 90-stopniowych. Minusem jest jednak to, że umieszczenie ich na topie bez obrotowych złączek może utrudniać układanie węży w obudowie. Po wyjęciu chłodzenia z opakowania bardzo miły akcent, ponieważ jak widzicie, wszystkie wentylatory są już zainstalowane na chłodnicy. Co więcej, podłączamy je, a raczej są już podłączone do jednego przewodu, który idzie właśnie od wentylatorów poprzez przewód do samej blokopompki. To oznacza, że mamy mniej plątaniny, mniej przewodów i lepiej to wszystko wygląda. Co do samych wentylatorów, są to legendarne Arctiki P12, których chyba nie muszę przedstawiać. Charakteryzują się fenomenalnym stosunkiem ceny do wydajności. Mogą się obracać maksymalnie z prędkością 1800 obrotów na minutę, ale dodatkowo mamy też tutaj tryb pasywny, który z pewnością może się przydać. Fajną sprawą jest to, że aby wszystko działało, potrzebujemy tylko jednego złącza na płycie głównej, ponieważ wentylatory podpinamy do przewodu, który jest poprowadzony w wężach. Zasila on również wentylator na blokopompce oraz samą pompę. Każdy z tych elementów trochę inaczej reaguje na zmianę sygnału PWM. Wentylatory na chłodnicy, jak i ten przeznaczony do chłodzenia sekcji zasilania, skalują się praktycznie liniowo z sygnałem. Natomiast pompa do 45% wartości PWM pracuje liniowo, za to powyżej będzie działała już na 100% swoich możliwości. To, co z pewnością muszę tutaj poruszyć, to węże. Mają one długość 45 cm, co jest wartością w zupełności wystarczającą. Nie będziecie mieli żadnych problemów, żeby to chłodzenie po prostu zmieścić w obudowie. Ale te węże mają oplot, który już takiej wysokiej jakości nie jest. Jest on szarego koloru, marszczy się, nie przylega dobrze do samych węży i miejscami odstają niestety nitki. Także tutaj widziałbym po prostu trochę lepszej jakości oplot. Same węże też się dobrze nie układają, ponieważ są sztywne i mogą sprawiać pewne problemy.
Ale to, co mi się tutaj podoba, to złączki, a raczej takie okucia zakończenia węży, które są w tym na przykład miejscu lub przy bloku. Są one wykonane bardzo fajnie i po prostu dobrze to wygląda. Montaż zaczynamy od przygotowania bloku wodnego. Musimy do niego przykręcić odpowiednie elementy w zależności od posiadanego procesora. Po tym zabiegu zabieramy się do przygotowania backplate'u. W odpowiednie otwory wkładamy specjalne nakrętki i stabilizujemy je za pomocą gumowych o-ringów. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią orientację płytki. W zestawie otrzymujemy zestaw podkładek. Musimy je umieścić na otworach montażowych płyty głównej po obu stronach, zarówno z tyłu, jak i z przodu laminatu. Następnie od tyłu płyty przykładamy przygotowany wcześniej backplate i jednocześnie od drugiej strony wkręcamy cztery kołki dystansowe. Pozostaje nam nałożenie pasty termoprzewodzącej i przekręcenie bloku za pomocą czterech nakrętek. Jeśli chodzi o wydajność, no to nie ma co owijać w bawełnę, jest po prostu rewelacyjna. Po przeprowadzeniu normalizacji hałasu chłodzenie Arctica zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce w rankingu. Gruba chłodnica współpracująca z wydajnymi wentylatorami tworzy idealny duet, zapewniając świetne rezultaty. Oczywiście, na maksymalnych obrotach sytuacja nie jest już tak różowa, ale równocześnie mamy do czynienia z niższymi obrotami maksymalnymi. To przekłada się na doskonałą kulturę pracy przy jednocześnie bardzo wysokiej wydajności. Warto zauważyć, że wyniki przy poborze 230 W są identyczne, więc nie ma potrzeby dodatkowych komentarzy w tej kwestii. A co się stanie, jak na chłodzenie założymy wentylatory Noctua NF-A12X25? W takim przypadku nie zyskujemy na wydajności aż tak dużo i Arctic ląduje na drugim miejscu, co dalej jest rewelacyjnym wynikiem. Warto tu zaznaczyć, że obroty wentylatorów były nieco niższe niż w przypadku innych chłodzeń 360 mm, to z uwagi na grubszą chłodnicę. Głośność pompy, a raczej pompy oraz wentylatora na VRM jest dosyć dobra. Nie jest to najcichsze połączenie, ale wentylator w razie czego możemy odłączyć. Tutaj podsumowanie może być tylko jedno. Według mnie jest to najlepsze IO w kwestii stosunku ceny do wydajności. Za 440 zł otrzymujemy IO 360 mm, które swoją wydajnością zawstydza wszystkie aktualne coolery w moim rankingu. Dodatkowo ogólna jakość wykonania jest po prostu przyzwoita, jest dobra i mamy takie bajerki jak ten wentylator na VRM, który jest naprawdę rzadkością. A jest to istotna kwestia, ponieważ w przypadku takich chłodzeń mamy trochę wyższe temperatury na sekcji zasilania płyty głównej. Dodatkowo Arctic udziela nam 6 lat gwarancji, więc naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Ale oczywiście nie ma róży bez kolców i trzeba tutaj wspomnieć o wadach. I taką główną wadą według mnie jest zmniejszona kompatybilność, ponieważ chłodzenie przez swoją grubość wymaga od nas po prostu lepszej obudowy. Obudowy, która zapewni na tyle miejsca, aby po instalacji tego chłodzenia nie kolidowało nam ono z radiatorami na przykład na sekcji zasilania płyty głównej. Także chłodzenie jest bardzo wydajne. Tutaj zwiększono wydajność poprzez grubszą chłodnicę, ale coś za coś potrzebujemy po prostu więcej miejsca. Dodatkowo Arctic nie słynie ze zbyt dobrej kontroli jakości i może się zdarzyć, że po wyjęciu z pudełka coś nam nie będzie działać lub coś będzie działać po prostu gorzej. Na przykład wentylatory będą tyrkotać. Sam się z takimi rzeczami spotykałem. Znana jest tu również akcja, która miała miejsce jakiś czas temu. Wyglądała ona tak, że Arctic zastosował jakieś gumki w bloku wodnym trochę gorszej jakości, które wchodziły w reakcję z płynem, z miedzianym cold plate'em i wytwarzały osad, który zapychał blok. I to się po prostu mogło skończyć zmniejszoną wydajnością, awarią całego chłodzenia. Oczywiście Arctic to prawdopodobnie wyłapał i zorganizował akcję serwisową. Za darmo dosyłał specjalne zestawy do naprawy tego chłodzenia i
no nie było to nic trudnego, zajmowało kilkadziesiąt minut. Ale fakt jest taki, że coś takiego wystąpiło i wymagało to naszej interwencji, a tego oczywiście byśmy po prostu nie chcieli. Tak czy inaczej, Arktyka należy pochwalić za dosyć dobre podejście do klienta. I tyle. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Chłodzenie jak najbardziej polecam, jeśli szukacie budżetowej, wydajnej opcji i nie odstrasza Was na przykład wygląd. Macie dobrą obudowę, która po prostu to chłodzenie pomieści. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Do następnych filmów. Na razie. Cześć.